Och, nie wiem, jak to możliwe. Nie sprzedałyśmy ani jednego kubeczka lemoniady. Wiem, że dzbanek jest w połowie pełny, ale zaczynam już myśleć, że jest w połowie pusty. Ach, nic z tego nie rozumiem. Dzięki mojemu biznesplanowi i sekretnemu składnikowi to stoisko powinno odnieść wielki sukces. Chwila, co tu się dzieje? Hej, jak się macie, super dziewczynki? Księżniczka Forsiasta? A co ty tutaj robisz? Właśnie buduję nową wodną zjeżdżalnię przy pomocy forsiastej wyrównywarki. Forsiasta wyrównywarka! Dom z używni! Zjeżdżalnię zbuduję! A najlepsze w tym wszystkim jest to, że zjeżdżalnia zupełnie jak ja jest zasilana grubymi plikami gotówki. Machajcie szybciej, forsiasta ekipo! I niech rozpocznie się destrukcja! Myślę, że pora zamrozić twoje fundusze. Tego chyba nie przewidziałaś, co? Trudno. Ale jutro tu wrócę z kolejną wyrównywarką. Bo jestem taka bogata, że mogę robić wszystko, co chcę. Forsiasta ekipo, idziemy stąd. Księżniczka Forsiasta jest straszna. Siostro, co ty? Wyluzuj! Jutro możesz sobie zamrozić kolejną wyrównywarkę. Nie rozumiesz? Ma tyle forsy, że bez przerwy będzie tu do nas wracać. A my nigdy jej nie powstrzymamy. O, powiadomienie z aplikacji giełdowej. Akcje firmy Forsiastej gwałtownie spadają. Właśnie zbankrutowała. Kto mógł przewidzieć, że nie zarobi na wodnych zjeżdżalniach? O, lety! Chciałabym zobaczyć w tej chwili minę księżniczki Forsiastej. Się spełniają! Hej, jak się macie, dziewczyny? Byłam w okolicy i pomyślałam, że może wpadnę do swoich najlepszych przyjaciółek. Do kogo? Orety, ona mówi o nas! No, nieważne. Miałam nadzieję, że mogłabym spędzić z wami trochę czasu. Gdzie twoi rodzice? Tata powiedział, że na razie nie będzie się wychylał. Nie wiem, co to znaczy. Cóż, tu nie możesz zostać. Zmykaj z wycieraczki. Okej. Ale nic nie szkodzi. Dam radę. Ale nie, wcale nie dam sobie rady. Jestem zdesperowana. Nic mi nie zostało. Nic. Bo wiecie, chodzi o to, kiedy wszystko straciłam, zdałam sobie sprawę, jaka byłam dla was niedobra i... Bardzo przepraszam. Cóż, powiedziałam, co miałam. Po drodze widziałam całkiem przytulną kałużę. Księżniczko, czekaj. Możesz zostać. Co? Poważnie? Mówisz serio? Dzięki. Przy okazji zanieś to do mojego pokoju. Dzięki. Lukaju, jestem głodna. Poproszę kanapkę Croque Madame. No już, raz. Bójko! W coś ty nas wpakowała? Forsiasta jest najgorsza. Zawsze taka była i już zawsze będzie najgorsza. A ja nie zgadzam się. Jeśli się postaramy, to możemy zrobić z niej kogoś dobrego. 6 godzin później. To najgorsza kanapka Croque Madame na świecie! Ona jednak nigdy nie będzie miła. Bójko, powinnaś się w końcu poddać. Od 6 godzin próbujemy ją wychować. Okej, spróbujmy jeszcze raz. Powiedzmy, że są urodziny Bajki. Poważnie? Bajko, powtarzam. Dziś tak naprawdę nie masz urodzin. Tak tylko udajemy. Dobra, weź ten prezent. Nie. Weź ten prezent i daj go wreszcie Bajce. Chwila, jakie to było słowo? Mam dać? No wiesz, dać, tak jak ja przed chwilą dałam ten pakunek tobie. No tak, bardzo dziękuję, tak. Zapomnij, nie mam pojęcia, po co w ogóle się staram. Jesteś taka samolubna. Będę w swoim pokoju.